Paweł Wiącek, jestem kierownikiem produktu w dziale czujników przemysłowych w firmie SIG Spółka z o.o. i zapraszam Państwa dzisiaj na temat odnośnie fotoprzekaźników odbiciowych w zastosowaniach przemysłowych. Kilka informacji organizacyjnych. Webinar jest nagrywany. Czas trwania webinaru to około 45 minut. W trakcie webinaru będę miał dwóch kolegów, prawda, panelistów, którzy będą odpowiadali na Państwa pytania. Dali inżynier Krystian Wieliński oraz inżynier Adrian Racki. Jakie tematy dzisiaj poruszymy w tym webinarze? Poruszymy sobie tematykę i omówimy, prawda, zasady działania i zastosowanie bardziej w szczegółach fotoprzekaźników odbiciowych energetycznych, stłumieniem tła, stłumieniem przedpola oraz fotoprzekaźników z pomiarem czasu przelotu impulsu świetlnego. Jak Państwo widzicie, tutaj wkleiłem kilka takich skrótów BGS, FGS, TOF. Ja później te skróty rozwinę, co one oznaczają. Z racji tego, że te nazwy tych fotoprzekaźników są dosyć długie, no szczególnie ten z pomiarem czasu przelotu impulsu świetlnego, to prawda, po paru slajdach do każdej tych podgrupy fotoprzekaźników ja już, pozwolicie Państwo, będę operował tymi skrótami. To nam wszystkim chyba będzie wygodniej. I w każdej z tych podgrup będę omawiał, jak wspominałem, przykłady zastosowania w typowych aplikacjach i też już poruszę kilka wybranych takich specjalizowanych wersji. OK, przejdźmy już do meritum. Fotoprzekaźniki energetyczne. No, jak sama nazwa wskazuje i tak jak już sobie rozmawialiśmy na poprzednim webinarze a propos fotoprzekaźników, te fotoprzekaźniki nie wiedzą tak naprawdę, w jakiej odległości od ich optyki znajduje się nasz obiekt. One korzystają tylko i wyłącznie z natężenia tego światła odbitego od obiektu, które oczywiście zostało wysłane w obiekt przez nadajnik naszego fotoprzekaźnika. Jak Państwo widzicie, budowa fotoprzekaźników energetycznych jest bardzo prosta. No, jest nadajnik zwyczajowy, prawda, na górze korpusu. Jeśli mamy korpus prostopadłościenny, natomiast elementem tym odbiorczym jest zwykle fotoodbiornikiem, jest zwykle element w postaci fotodiody, element do niej optoelektroniczny zbliżony. Jak widzimy też, odbiornik właśnie tutaj na tym schemacie jest bardzo prosty. On nie wie, w jakim miejscu pada na niego ta skupiona wiązka światła. Tak jak wspomniałem, tylko i wyłącznie fotoodbiornik odbiera ilość energii tego światła. Z racji tego, że ten fotoprzekaźnik energetyczny nie wie, jak blisko, daleko jest obiekt, no to niestety nam prowadzi do różnych niepożądanych zachowań. Mianowicie zewnętrzne źródła światła, jakieś zakłócenia, prawda, optyczne, inne fotoprzekaźniki, czy źródła światła, jakieś, prawda, lampy są w stanie zakłócić te fotoprzekaźniki. Nawet zachodzące słońce, które emituje dużą dawkę podczerwieni, jest w stanie tańsze takie fotoprzekaźniki energetyczne zakłócić. Te fotoprzekaźniki generalnie nie nadają się do wykrywania jakichś połyskliwych powierzchni, chropowatych, z załamaniami, jakichś silnie błyszczących, no, z racji tego, że po prostu to jest zbyt prosta technologia. W jaki sposób dobieramy sobie te fotoprzekaźniki, jeśli chodzi o ich zasięg? Tak jak wcześniej wspomniałem, tutaj jest zalecane, żeby generalnie wykrywać tylko jasne obiekty. Najlepiej, żeby w tle za tymi naszymi obiektami nic się nie znajdowało. Tutaj Państwo na slajdzie widzicie obiekt, który jest dosyć jasny. No i drugi obiekt, powiedzmy, że one się przesuwają tutaj, prawda, w kierunku pionowym. Drugi obiekt, który, powiedzmy, jest obiektem szarym. Spójrzmy tutaj na nasze charakterystyki. Zobaczycie Państwo trzy takie krzywe. Krzywa numer 3, dlaczego zacznę od numeru 3, bo to jest obiekt, który odbija 90% światła, czyli obiekt o powierzchni białej matowej, 18% to jest szary matowy, no i jedyneczka 6% to jest czarny matowy. No my widzimy, że mamy obiekty jasne, mamy obiekty szare, wobec tego ten zasięg, który oczekiwany, który chcemy spełnić, w tym wypadku ja sobie to oszacowałem na około, potrzebujemy 100 mm odległości,
między szybą fotoprzekaźnika a powierzchnią tych obiektów, czyli powiedzmy jest to 100 mm, odrzutowuje no, tą krzywą związaną z kolorem szarym. No i patrzymy sobie, jaki mamy współczynnik tej rezerwy funkcjonalnej. No i rezerwę funkcjonalną omawialiśmy na poprzednim webinarze, że prośba jak do osób, które dzisiaj uczestniczą w webinarze po raz pierwszy, żeby sobie wrócić do tych materiałów. Widzimy, że tutaj ta rezerwa funkcjonalna, no ona jest bardzo wysoka, tutaj mamy około, prawda, 20. Zwróćcie uwagę Państwo też, że tutaj mamy tą krytyczną rezerwę, prawda, funkcjonalną na tym poziomie. Poniżej, prawda, tutaj dla pewnych kolorów, poniżej tej rezerwy w ogóle nie powinniśmy pod żadnym pozorem schodzić. Także widzimy, że dla tego konkretnego przypadku, czyli obiektu jasnego i szarego, kiedy nic nie ma w tle, nie powinno być, prawda, żadnych zakłóceń. Dla tej odległości tutaj 100 mm ta detekcja powinna zachodzić w sposób pewny. No i typowe aplikacje, jak Państwo widzicie, wykrywanie obiektów. Tutaj pierwsze zdjęcie, prawda, obiekt w postaci jasnej rolki. Fotoprzekaźnik widzimy jest skierowany pod kątem, bo aplikacja jest akurat sprawdzona i wiemy, że pod takim kątem ten fotoprzekaźnik będzie działał. Napisy są dosyć duże, ale są dosyć też duże przerwy, prawda, z jasną tym papierem na tych rolkach. Poza tym plamka spoczywa troszeczkę tutaj bardziej, prawda, w tym miejscu. I na co zwróćcie Państwo uwagę? Za tą jasną rolką, tutaj jak mamy powiedzmy sobie tą prowadnicę, ta prowadnica jest w środku wycięta właśnie po to, że jak rolka nam zniknie, to wówczas ta kolejna, ta przestrzeń pusta, która się pojawia, prawda, jakby nam ta wiązka światła tutaj, prawda, padała, to ona sobie dalej tutaj leci, także nie istnieje w tym wypadku ryzyko, że fotoprzekaźnik pomyli sobie tą rolkę z jasną częścią prowadnicy, dlatego ona tu w środku jest wydrążona. No i przypadek numer dwa. Tu widzimy, że odstęp pomiędzy tą powierzchnią wykrywanego kartonu, a tutaj bandą jest bardzo duży. Widzicie Państwo, że te kartony są bardzo proste. Nie ma tutaj na bocznej części żadnych etykiet, żadnych napisów i mimo tego, że ten karton jest taki, prawda, jasno, powiedzmy sobie brązowy, to ten fotoprzekaźnik nie ma większych problemów z wykryciem tego typu obiektu. Czyli fotoprzekaźniki z tłumieniem tła, czyli w skrócie BGS. Te fotoprzekaźniki już wiedzą, kiedy obiekt znajduje się bliżej, a kiedy dalej od, prawda, optyki naszego fotoprzekaźnika i wykorzystują metodę triangulacyjną, którą omawialiśmy poprzednio. Generalnie jest kilka różnych technologii, prawda, związanych z budową tych fotoprzekaźników z funkcją tłumienia tła i tu możecie Państwo zobaczyć kilka takich, powiedzmy sobie, prostszych. W takie pokrótce omówię. Są to te prostsze technologie, które polegają, prawda, na zmianie nieco dźwigni, prawda, tej optycznej i przekierowaniu. Pamiętajcie Państwo, że zawsze w triangulacji jest ta pewna zależność, prawda, między odległością fotoprzekaźnika od obiektu, a położeniem tej plamki, prawda, optycznej, która sobie wędruje po naszym odbiorniku. I w tym wypadku tutaj te fotoprzekaźniki ustawiamy za pomocą, prawda, dźwigni optycznej i tu za pomocą regulacji, prawda, układu soczewek, prawda, nakierowujemy tutaj daną pozycję, łączymy daną pozycję naszego obiektu z danym położeniem tej wiązki świetlnej na fotozespole, już fotoodbiorniku, widzimy, są dwa. Natomiast w tym przypadku mamy bardziej to już taki popularny, chociaż starszy układ polegający na regulacji, prawda, zasięgu, czyli położenia tej skupionej wiązki świetlej na tych fotoodbiornikach za pomocą układu regulowanego zwierciadła. No i tutaj Państwo widzicie, skąd się wzięła ta nazwa, fotoprzekaźniki, prawda, z tłumieniem tła. Od angielskiego background suppression, prawda, czyli skrót BGS. Niektórzy zamiast tłumienie tła określają, prawda, pełnym zdaniem, że są to fotoprzekaźniki z funkcją tłumienia tła, ale generalnie obydwa te określenia są poprawne. Występuje też jeszcze inny rodzaj fotoprzekaźników triangulacyjnych z jeszcze prostszą jakby technologią. Jest to technologia, która z pewnego rodzaju
kombinacją fotoprzekaźnika energetycznego i triangulacyjnego. No tutaj dla porównania jeszcze raz umieściłem, prawda, ten schemat działania fotoprzekaźnika energetycznego. Możecie Państwo zobaczyć, że tutaj już w odbiorniku, w fotoodbiorniku tego fotoprzekaźnika w technologii backlong blanking, inaczej nazywane wygaszanie tła, to nadal jest ta podgrupa tłumienia tła, że już mamy fotoodbiornik, nadal jeden, ale on już, prawda, rozpoznaje, w którym jego miejscu, w które jego miejsce pada ten odbita, prawda, ta plamka optyczna. Natomiast ważna sprawa, żebyście Państwo nie myśleli, że to jest ta sama technologia, która jest w tych precyzyjnych czujnikach mikroprzemieszczeń, co możecie zobaczyć w różnych laboratoriach i specjalistycznych stanowiskach pomiarowych. Tu, jeśli chodzi o tą technologię BGB, to jest o wiele, prawda, prostszy układ optyczny i o wiele prostsza technologia fotoodbiornika, także one mają o wiele gorsze rozdzielczości. I na przykład w porównaniu z tymi typowymi fotoprzekaźnikami, bardziej precyzyjnymi systemami tłumienia tła, no on raz, że ma gorszą rozdzielczość, ale dwa, wymaga też większego odstępu pomiędzy obiektem a tłem. No i kolejna technologia triangulacyjna, to już znana Państwu akurat ta część slajdu z naszego poprzedniego spotkania, czyli fotoprzekaźniki z odbiornikiem matrycowym. Tu jak Państwo widzicie, jak po poprawnym zaprogramowaniu fotoprzekaźnika na obiekt, kiedy ruszamy, przesuwamy ten obiekt, ta plamka, prawda, odbita od naszego, ta gąska świetlna odbita od naszego obiektu, prawda, jej plamka spoczywa na, trafia na poszczególne elementy naszego matrycowego odbiornika. I tu widzicie Państwo dobrze na tych właśnie zdjęciach, na tym slajdzie, w jaki sposób jest powiązany zasięg z położeniem tej plamki, prawda, optycznej. Widzimy, że jak obiekt jest dalej, prawda, to widzimy, że tutaj przez tą dźwignię optyczną trafia nam, prawda, ta plamka. Tutaj widzimy przypadek, kiedy jesteśmy, powiedzmy, w połowie mniej więcej zasięgu. No i w przypadku, kiedy jesteśmy z tym naszym obiektem bardzo blisko tego naszego fotoprzekaźnika. No ale obiecałem Państwu na poprzednim spotkaniu, że trochę rozwiniemy ten, akurat mówimy bardziej tą technologię. I mówiłem też, że w niektórych fotoprzekaźnikach, zwłaszcza matrycowych, z modelikiem matrycowym, mamy więcej niż jeden nadajnik. I tu, proszę Państwa, jest właśnie taki przypadek. Państwo widzicie, mamy dalej jeden, prawda, odbiornik matrycowy, który de facto w czasie programowania dokonuje tej operacji logicznej. Na czym ona polega? Powiedzmy, że mamy początek programowania, prawda, włączamy przyciski, czy regulujemy sobie potencjometrem, w zależności od tego, w jakim wykonaniu mamy fotoprzekaźnik. No i na początku się zapala na kilka dosłownie milisekund ta dioda, którą nazywamy rozpraszającą. A to często używam takiego określenia, że ta dioda, prawda, rozpraszająca, ona pełni funkcję takiego radaru na statku i ona sobie omiata, prawda, całe to otoczenie. Światło to odbite, prawda, od całego tego naszego otoczenia trafia do fotoodbiornika. Tutaj mamy, prawda, ten, powiedzmy, sygnał pochodzący od zakłócenia. Następnie jest włączone ten główny, ten nadajnik, w tym przypadku w technologii pinpoint, o tym parę słów za chwilę. I on prawidłowo powinien być wycelowany w ten obiekt, który wykrywamy. Czyli mamy tak naprawdę dwa niezależne sygnały optyczne, dwie niezależne plamki, które spoczywają na naszym odbiorniku matrycowym. I tu Państwo właśnie widzicie ten przypadek. No i, prawda, fotoprzekaźnik, jego elektronika porównuje sobie te dwa sygnały i wycina po prostu to, ten sygnał, który podchodzi od naszego zakłócenia optycznego. W ten sposób ten fotoprzekaźnik wie, czy wykrywa obiekt i wie, co jest tak naprawdę zakłóceniem. Tu wspomniałem o tej technologii pinpoint, ponieważ to najczęściej te akurat układy optyczne są stosowane w tych fotoprzekaźnikach. Od razu mówię, że tak jak się już umówiliśmy, że będę bardziej rozmawiał w filmach optycznych, prawda, i tego typu rozwiązaniach
Na następnym webinarze pokrótce powiem, że PinPoint tak naprawdę jest inaczej spreparowana dioda nadawcza naszego fotoprzekaźnika i dzięki odpowiedniej technologii ta plamka jest po prostu bardziej zwarta, bardziej homogeniczna, bardziej jednorodna, lepiej widoczna. Jak Państwo widzicie, nie ma takich przebarwień efektu halo, nie ma jakichś śladów po elektrodach, które są, prawda, w diodzie nadajnika w przypadku standardowych LED-ów. Ale to mówię, to już bardziej w szczegółach sobie na następnym spotkaniu mówimy i na co zwracać uwagę. Natomiast są inne też technologie w tej grupie fotoprzekaźników odbiciowych z strumieniem tła. I tu macie Państwo taki przypadek. Są to fotoprzekaźniki z optycznym przetwornikiem liniowym. Ja czasami nazywam to, że to są takie fotoprzekaźniki z matrycą LED CCD, taką jak mamy w aparatach fotograficznych czy w telefonach komórkowych, prawda, do zdjęć. Natomiast dlaczego mówię ALA? Typowa matryca CCD ma postać, prawda, takiej szachownicy. Bo każdy element, prawda, wie po pierwsze, czy pada na niego światło, a po drugie wie w wielkim skrócie, jaka jest wartość tego światła. Natomiast w tym optycznym przetworniku liniowym mamy tylko, jak nazwa wskazuje, linię takich, powiedzmy, pikseli. Natomiast dalej oczywiście mamy tą przekładnię optyczną. No i dzięki temu, że mamy tą przekładnię optyczną, fotoprzekaźnik bardzo dobrze wie, w którym miejscu tego przetwornika liniowego ta plamka się znajduje. Ktoś z Państwa mógłby zapytać, to jak w takim razie fotoprzekaźnik odróżnia, co jest obiektem, a co jest zakłóceniem. No tu też możemy sobie spojrzeć. Generalnie dzięki odpowiedniemu algorytmowi i procedurze programowania te fotoprzekaźniki odróżniają właśnie co do amplitudy i charakteru kształtu tego sygnału. Odróżniają, co jest sygnałem od obiektu, a odróżniają to, co jest zakłóceniem, prawda, te pozostałe szpilki. To już nam opracowuje algorytm oprogramowania tego fotoprzekaźnika. Te fotoprzekaźniki są bardziej odporne na różnego rodzaju zakłócenia optyczne, nawet bardziej trochę niż te przed chwilą omawiane fotoprzekaźniki z odbiornikiem matrycowym. W jaki sposób możecie Państwo się dowiedzieć, domyśleć, kiedy macie do czynienia z takim typem fotoprzekaźnika, który ma ten przetwornik liniowy? No, u nas w firmie po prostu można zobaczyć w kartach katalogowych taki dopisek, że to jest Optical Expert. A oznacza, że mamy do czynienia z tego typu technologią. Nie znaczy to jednak, że te czujniki są w tej technologii, te fotoprzekaźniki są uniwersalnym panaceum na problemy tego świata. No, jak ktoś się bardzo postara, to też jest w stanie zakłócić te fotoprzekaźniki, ale mamy, prawda, fotoprzekaźniki jeszcze w innych wykonaniach, w innych technologiach. To za chwilę też Państwu przedstawimy. Natomiast kwestia doboru, prawda, zasięgu w przypadku tych fotoprzekaźników. Idea jest nieco prawdopodobna tutaj skorzystania z tych krzywych. Znowu białe światło, przepraszam, biała powierzchnia obiektu, szara i czarna, wszystkie matowe. Powiedzmy, że ta odległość pomiędzy fotoprzekaźnikiem a powierzchnią obiektu to jest 50 mm. Obiekt jest brązowy, nie mamy krzywej brązowej. Zawsze powinniśmy korzystać z bardziej pesymistycznego wariantu, żeby mieć większe to, prawda, bezpieczeństwo. W naszej aplikacji korzystamy z tej krzywej czarnej do koloru podobnego matowego, 6% odbicia światła. No i tutaj odrzutowujemy sobie tutaj na mnożnik 2%. No i mierzymy tym, wymnażamy ten zasięg w milimetrach przez mnożnik w procentach, prawda? No i otrzymujemy wynik 1 mm. Co to jest ten magiczny 1 mm? Jest ta minimalna wysokość obiektu, czyli w tym przypadku minimalna odległość pomiędzy powierzchnią naszego wykrywanego obiektu, a powierzchnią tła. Dlatego w przypadku mamy 1 mm. Ale pamiętajcie Państwo, że my użyliśmy dosyć bardzo tej bezpiecznej krzywej dla koloru czarnego matowego, a tu obiekt jest brązowy. Wszystkie te krzywe są konstruowane dla białego tła. Tutaj tło, powiedzmy, jest białe, biało-szare. Także jesteśmy tutaj stosunkowo bezpieczni i być może, jeśli mamy, prawda, do czynienia z jakiejś dobrej klasy fotoprzekaźnikiem, pewnie byśmy nawet mieli 0,8 mm tego odstępu i fotoprzekaźnik dalej by działał prawidłowo. Oczywiście trzeba zwrócić uwagę na wibracje, bo no, jeśli te wibracje będą znaczne, to prawda, będzie podskakiwało, znikało nam, bo wówczas trzeba wziąć sobie większy zapas tej odległości.
Jeśli chodzi o fotoprzekaźniki już te z przetwornikiem liniowym, one są bardziej nowoczesne, więc krzywe dla nich są konstruowane trochę w inny sposób. No tutaj akurat wziąłem taką wersję w podczerwieni, stąd Państwo widzicie największy, prawda, zasięg, około 1,5 metra, ale powiedzmy, że mamy ten obiekt, prawda, czarny, znowu mamy białe tło, czyli powiedzmy, że tutaj odległość ta X do czarnego obiektu to jest jakieś 500 milimetrów, no i tu odrzutowujemy sobie na tą oś pionową, tu już jest w milimetrach, wartość Y, czyli ten odstęp za pół metra pomiędzy obiektem czarnym a białym tłem, między tymi powierzchniami, to powinno być około 40 milimetrów. Typowe aplikacje, jeśli chodzi o fotoprzekaźniki z tłumieniem tła. Wykrywanie obiektów o różnych kolorach powierzchni, gdzie Państwo mogą być różne przebarwienia, mogą być, prawda, różne inne naniesione płaskie elementy, nadruki, etykiety. Możemy wykrywać jedne obiekty w drugich, jakieś, prawda, złożenia. Możemy wykrywać obiekty silnie refleksyjne. Także jeśli chodzi o te technologie, to są takie bardzo, najbardziej chyba rozpowszechnione w całej technice. Natomiast no, może się zdarzyć, że mamy powiedzmy standardowy taki fotoprzekaźnik z tłumieniem tła i mamy wykryć obiekt silnie połyskliwy. No, powiedzmy, że mieliśmy obiekt tematowy, nagle silnie połyskliwy. Co my możemy zrobić? Możemy po prostu pochylić ten fotoprzekaźnik z funkcją tłumienia tła, tak jak tutaj pokazałem na slajdach. Co jest jednakże ważne, należy go pochylić w ten sposób, żeby odległość między powierzchnią tego silnie połyskliwego obiektu odbiornikiem była większa niż między nadajnikiem a tą powierzchnią błyszczącego obiektu. Że tu macie Państwo takie przypadki, w zależności od tego, czy nadajnik jest na górze, a odbiornik, prawda, na dole fotoprzekaźnika, więc dół, góra fotoprzekaźnika, ja tutaj z przyzwyczajenia mówię względem, wszystko odnoszę względem wyjścia elektrycznego fotoprzekaźnika. No i przypadek akurat identyczny, tylko kiedy mamy nadajnik na dole, odbiornik akurat na górze. No i ta wartość, ta polecalna tego pochylenia to jest około 3 stopnie kątowe. Nikt tego, od razu Państwu powiem, nie mierzy. To się zwykle robi na oko i zwykle to pomaga. Natomiast jeśli wiemy już od razu, jak dobieramy naszą aplikację, że możemy mieć, musimy wykrywać te obiekty silnie połyskliwe, wówczas tak naprawdę powinniśmy dobrać dedykowany fotoprzekaźnik do tego typu materiału. No i to typowe te aplikacje, w których występują silnie połyskliwe materiały, to możecie Państwo właśnie zobaczyć. Z lewej strony mamy akurat gilzy, które są wykrywane od spodu. To jest stosunkowo nawet dobra akurat sytuacja, bo te gilzy pod spodem są płaskie, więc powierzchnia jest silnie refleksyjna, błyszcząca, ale jest płaska. Natomiast z prawej strony widzicie Państwo, mamy fotoprzekaźnik, który w chwytaku wykrywa różne obiekty, prawda, metalowe o różnych kształtach. To potrafią być obiekty, prawda, o różnych kolorach, ale też o matowe i połyskliwe. Z tej racji tutaj już musi być zalecane jest stosowanie fotoprzekaźników już dedykowanych do wykrywania połyskliwych powierzchni. No i słów parę o tych dodatkowych właśnie technologiach, dodatkowych rozwiązaniach w przypadku, kiedy mamy takie, no powiedzmy sobie, dosyć niewdzięczne obiekty. Pamiętacie Państwo, już tam mówiliśmy sobie o tym, że możemy mieć, prawda, więcej niż jeden nadajnik, ale możemy mieć też więcej niż jeden odbiornik. No i tutaj jest akurat przykładowy taki fotoprzekaźnik w technologii Twin Eye, prawda, dwoje oczu. Generalnie te fotoprzekaźniki służą do wykrywania obiektów takich no, nierównomiernych, tak bym powiedział sobie, z pofalowaniami. Też jeśli chodzi o obiekty, które mają postać ażuru, mają dużą liczbę otworów, no wiadomo, nie zastosujemy fotoprzekaźnika z plamką jakąś optyczną, okrągłą. No, jeszcze pół biedy, jakby była bardzo duża ta plamka, to może taki fotoprzekaźnik by nam dobrze działał. Natomiast do tego typu aplikacji zaleca się fotoprzekaźniki z liniową plamką optyczną. No i znowu, prawda, tutaj uwaga. Optical Expert, widzicie Państwo, prawda, tutaj
to logo, to znaczy, że mamy do czynienia z tym bardzo dobrym, tym przetwornikiem akurat liniowym, że to jest jakby podstawa tej akurat technologii. Natomiast sama część ta optyczna, soczewek, prawda, i część tych, prawda, dwóch odbiorników, one są wykonane w tej technologii. Tutaj została zwiększona po prostu ilość tych elementów optycznych. Inne rozwiązania, również oparte na tych technologiach matrycowych oraz odbiorników oraz tych odbiorników liniowych, przetworników liniowych. Fotoprzekaźniki, tu Państwo widzicie typowe aplikacje z jedną plamką, prawda, liniową. No, może się zdarzyć, tutaj mamy akurat taki przykład, widzicie Państwo tą płytkę PCB od obwodów drukowanych. Tutaj akurat jak są między innymi te otwory, które też służą do wentylacji elektroniki, że widać, że tutaj ta pojedyncza, taka liniowa plamka świetlna mogłaby, mówiąc kolokwialnie, nam wpaść w te szczeliny. Natomiast jak mamy dwie te plamki liniowe, wówczas takiego ryzyka nie ma. Zawsze mamy podtrzymanie od którejś z tych dwóch plamek. Za chwilę powiem parę więcej słów na ten temat. No i tutaj wykrywanie obiektów, prawda, bardzo ciemnych. Te fotoprzekaźniki, zwłaszcza z tym przetwornikiem liniowym, bardzo dobrze działają w takich aplikacjach. Fotoprzekaźniki z dwoma odbiornikami, które wykrywają taką, prawda, zgrzewkę jako jeden obiekt. Już sobie powiemy o tym parę słów. Fotoprzekaźniki z technologią Line Spot, które wykrywają takie niejednorodne, powiedzmy sobie, obiekty z otworami. Fotoprzekaźniki, prawda, z przetwornikiem liniowym, które wykrywają obiekty silnie połyskliwie o zaokrąglonych powierzchniach albo o powierzchniach takich w kształcie, prawda, profili. No i wykrywają również obiekty ciemniejsze czy różnymi takimi przebarwieniami, nawet jeśli tam występują jakieś niewielkie różnice kątowe w pozycji tych obiektów. No i tak jak wspominałem, tutaj jeden z takich specjalizowanych fotoprzekaźników, który ma te dwie plamki, takie powiedzmy ala liniowe. W jaki sposób odbywa się, prawda, programowanie, jaka jest idea w ogóle działania tego typu fotoprzekaźników? Mamy dwa nadajniki, prawda, dwie te plamki świetlne, mamy jeden odbiornik. Na początku programujemy ten fotoprzekaźnik na ten nasz obiekt. Oczywiście obiektem dla sprawdzenia ruszamy, żeby wybrać jak najlepsze położenie tego obiektu, ale też i najbardziej krytyczne, bo nie wiemy nigdy, jak ten obiekt taki nieregularny zostanie dokładnie podany. Więc zaprogramowaliśmy sobie ten obiekt, poruszaliśmy nim parę razy, prawda? Widzimy, że wydaje nam się, wszystko działa. No i generalnie, dopóki, jak Państwo widzicie, te obydwie plamki nie znajdą się na tym naszym obiekcie. I zrobiłem taką, prawda, dziurę, otwór, powiedzmy, że to jest dziura, otwór albo jakieś zagłębienie w obiekcie. Tak długo, dopóki się obydwie te plamki optyczne nie znajdą na naszym obiekcie, tak długo wyjście naszego fotoprzekaźnika jest nieaktywne, jest w stanie, powiedzmy, niskim. Natomiast w momencie, kiedy dwie te plamki się znajdą na obiekcie, wyjście, prawda, fotoprzekaźnika nam się wzbudza. No i zobaczcie Państwo, że na całym tym przedziale, zawsze kiedy ta jedna z tych dwóch plamek gdzieś tam wpadnie w jakiś otwór, a druga spoczywa na tej miarę stabilnej powierzchni naszego obiektu, tak długo mamy takie logiczne tak naprawdę podtrzymanie stanu wysokiego na wyjściu. Dopiero kiedy obydwie plamki zejdą z obiektu, wówczas tak naprawdę wyjście fotoprzekaźnika przychodzi w stan nieaktywny. Można więc powiedzieć, że tu mamy dwa takie nadajniki, prawda, mniej więcej w kształcie linii. Mamy odbiornik w przypadku tych konkretnych fotoprzekaźników matrycowy i mamy kombinację tak naprawdę logiki. Na początku mamy logikę AND, później mamy kombinację tak naprawdę OR i później znowu mamy AND. Inne takie zastosowania bardziej specjalizowanych fotoprzekaźników to są te fotoprzekaźniki z grupy TwinEye oraz inne, bardziej już specjalizowane o nazwie Multipack, właśnie do wykrywania zgrzewów jakichś nieregularnych obiektów. Jak widzicie Państwo, tu są fotoprzekaźniki, które są zaopatrzone w nadajniki już trochę większej mocy światła, ale cały czas bezpieczne dla wzroku i dwa odbiorniki. Fotoprzekaźnik w tym wypadku Multipack mocujemy na pewnej, prawda, wysokości i patrzymy sobie pod kątem na tą naszą, powiedzmy, zgrzewkę. No i widzicie Państwo, tutaj mam nadzieję, że widać u Państwa tą plamkę świetlną naszego nadajnika. Te fotoodbiorniki, one śledzą na bieżąco pozycję
tej naszej plamki, a już śledzą też charakter, prawda, zmiany energii świetlnej tej plamki. Dzięki temu, jak wszystko właściwie, prawda, dobierzemy i sobie przetestujemy i zaprogramujemy, ten fotoprzekaźnik będzie cały czas traktował taką, nazwijmy to, zgrzewkę jako jeden obiekt. Nawet jeśli ta plamka świetna by trafiła w którąś z tych takich krytycznych, powiedzmy sobie, bardzo przezroczystych miejsc, gdzie jest tylko obkurczona ta mieścimy. Ok. To przekaźniki stłumieniem przedpola, czyli FGS. No, powiem Państwu, że zwykle ludziom najwięcej problemu zrozumienia, jak te fotoprzekaźniki, jak działają fotoprzekaźniki odbiciowe, to jest właśnie najwięcej problemu z tymi fotoprzekaźnikami. Skąd w ogóle nazwa to tłumienie przedpola? To jest z angielskiego foreground suppression, stąd skrót ten FGS, którym się już teraz będę posługiwał. Zasada w ogóle działania tego typu fotoprzekaźników. Paradoksalnie te fotoprzekaźniki programuje się na tło. Tło, które musi być najlepiej jasnego koloru, matowego i musi być bardzo stabilne. No, wibracje to nie za bardzo są wskazane w przypadku tych fotoprzekaźników, no, stąd też one nie są tak powszechnie stosowane. Programujemy, no i też odległość pomiędzy optyką fotoprzekaźnika a tym tłem musi być bardzo stabilna. Programujemy fotoprzekaźnik na to nasze tło i od tej pory to jest nasza baza. Tak przez pewną analogię powiem, że tu można powiedzieć, że to tło to jest tak jakby odbłyśnik fotoprzekaźników refleksyjnych, które tam omawialiśmy pokrótce 2 tygodnie temu. No i Państwo odpowiednio później regulujecie sobie czułością tego fotoprzekaźnika, prawda? Oczywiście też tam tym obiektem należy poruszać, sprawdzić, czy tam przypadkiem nie mamy jakichś dziwnych pików sygnału. Co też jest bardzo ważne i to myli sporą liczbę osób, te fotoprzekaźniki zwykle mają dwa wyjścia. Jedno, prawda, wskazuje, że jest stan wysoki, kiedy widzi obiekt, a drugie jest stan wysoki, kiedy widzi tło, czyli one tak są, my to mówimy, wyjścia antywalentne, się zmieniają na zmianę, to też sobie omówimy na następnych spotkaniach. Natomiast dioda ta sygnalizacyjna LED w kolorze pomarańczowym, ona nam ma się świecić tylko i wyłącznie wtedy, kiedy fotoprzekaźnik widzi tło. W momencie, kiedy fotoprzekaźnik gaśnie, przepraszam, kiedy dioda pomarańczowa sygnalizacyjna gaśnie, to znaczy, że fotoprzekaźnik uważa, że widzi wtedy nie tło, tylko widzi obiekt. No i tak może, żeby było łatwiej Państwu zrozumieć dodatkowe takie slajdy. Ja wiem, że czasami lepiej ludziom się kojarzy coś, jak się popatrzy przez analogię. Więc jak mieliśmy tę poprzednią grupę tych fotoprzekaźników stłumienia tła, czyli BGS, Background Suppression, to te fotoprzekaźniki programuje się tak naprawdę na obiekt, na jego powierzchnię. Natomiast żeby być pewnym, że nie ma się jakichś błędnych przyłączeń, dodatkowo się zwiększa zasięg tych fotoprzekaźników. Niektóre osoby, w tym ja, bardzo często ustawiam sobie zasięg na tło, prawda, skręcam później trochę, prawda, zasięg i dopiero podkładam obiekt. No, obydwie metody są poprawne. Natomiast w przypadku tych fotoprzekaźników z tłumieniem przedpola, czyli Fairground Suppression, czyli FGS, jak sobie mówiliśmy, wymaga jasnego dosyć tła, matowego, stabilnego, stabilnej odległości między tym naszym tłem a obiektem. No i fotoprzekaźnik, jak prawidłowo zaprogramujemy, to niezależnie, czy obiekt będzie płaski, prawda, czy jakiś z podcięciami, czy lekko pofalowany, czyli niezależnie, czy światło w jakiejś dawce trafia do fotoodbiornika, czy gdzieś jest odbite w większości, prawda, gdzieś w przestrzeń wokół fotoprzekaźnika, ten fotoprzekaźnik wie, że jakiś znajduje się obiekt pomiędzy jego optyką a szybą przednią. Pomiędzy jego optyką a powierzchnią obiektu. Ok, w jaki sposób dobieramy zasięg? Zasięg dobieramy na podobnych nieco zasadach, przy czym no, zasięg tutaj mierzymy pomiędzy, tą odległość, mierzący zasięg pomiędzy szybą przednią fotoprzekaźnika a naszym tłem, na które programujemy obiekt. Znowu powiedzmy, że to jest brązowy, ale nie mamy obiektu, ale nie mamy brązowej krzywej, korzystamy z czarnej. I tutaj sobie tą odległość bieżącą, ten zasięg 45 mm, odrzutowujemy na tą krzywą odpowiadającą za czarny kolor.
No i tutaj Państwo widzicie, że mamy około 2% i mierzymy 45 mm razy 2%. I tu wychodzi nam ta wartość 0,9 mm, czyli to jest ten podstęp minimalny, żeby fotoprzekaźnik prawidłowo wykrywał obiekt. No i wiadomo, jak wszystko dobrze policzyliśmy, to no, wiedzieliśmy, że tu jest 45 mm, tu nam wyszło 0,9, czyli tutaj ta odległość to 44,1 mm, czyli też dosyć prosta taka zależność. Z racji tego, że te fotoprzekaźniki są no, czułe na wibracje, sami Państwo widzicie, z czym się wiąże ich programowanie. Te fotoprzekaźniki nie są tak powszechnie stosowane. One najpowszechniej stosowane tak naprawdę są w przemyśle, w branży powiedzmy spożywczej, albo w kosmetyce. Wtedy zwłaszcza, kiedy mamy jakieś różnokolorowe opakowania, albo na przykład przy wykrywaniu słodyczy, czy przy wykrywaniu ciastek. Natomiast no, ważne jest to, że te pasy, prawda, transmisyjne, to wszystko, prawda, musi być utrzymywane w należytej czystości. Te fotoprzekaźniki dopuszczają oczywiście pewne odchylenia, ale tylko niewielkie. One mają odpowiednie układy nadążne, ale o tych układach różnych nadążnych, kompensujących, to też sobie porozmawiamy już na następnych spotkaniach. Okej, okay. Kolejna grupa fotoprzekaźników, a to będą fotoprzekaźniki z pomiarem czasu przelotu impulsu świetlnego, skrót TOF, prawda? Skrót TOF od Time of Flight, czyli pozwólcie Państwo, że już też będę używał tego zamiast pełnej nazwy, czyli pomiar czasu przelotu impulsu świetlnego, będę używał tego określenia TOF. W jaki sposób działają te fotoprzekaźniki? No, impuls świetny, prawda? Zmodulowany. To może być światło laserowe, ale może być też podczerwień. To są różne. Może być laser podczerwony. Jest impuls świetny wysyłany. On się odbija od naszego obiektu i trafia do naszego odbiornika. Prędkość światła jest wielkością stałą. A znamy czas wysłania, znamy czas wysłania impulsu świetnego, znamy czas odbioru impulsu świetnego. Wiemy, że ta droga została przebyta dwa razy, więc za pomocą odpowiednich przeliczeń elektroniki, za pomocą, prawda, tego pośredniej metody pomiaru czy detekcji dostajemy informację, czy obiekt znajduje się w zasięgu, albo też wręcz informację o odległości od tego naszego szyby przedniej fotoprzekaźnika. Zastosowanie. No, generalnie one są, to są jedne z najlepszych, najbardziej odpornych fotoprzekaźników na zakłócenia optyczne. Szczerze mówiąc, nigdy jeszcze nie widziałem, żeby cokolwiek zakłóciło taki fotoprzekaźnik. Wykrywają pod obiekty pod ekstremalnymi czasami nachyleniami. Wykrywają pod dużymi nachyleniami też obiekty ciemne, połyskliwe. Także bardzo takie uniwersalne rozwiązania. Natomiast no, z racji tego, że no, tu operujemy na dużych prędkościach, na największej prędkości fizycznej, to nie są fotoprzekaźniki przeznaczone do jakiejś precyzyjnej pracy. One zwykle są budowane na większe tak naprawdę zasięgi. Też w trakcie już programowania tego fotoprzekaźnika na obiekt, elektronika dodatkowo troszeczkę dodaje, prawda, tego zasięgu, jak Państwo widzicie. Ten ustawiony zasięg w praktyce jest troszeczkę dalszy niż ten, na który Państwo ustawiliście fotoprzekaźnik. No i zwróćmy uwagę też na te odstępy pomiędzy powierzchnią tego naszego obiektu, czy tego sztucznie już przekalkulowanego zasięgu, a odległością tła. Jak Państwo widzicie, już te odległości, prawda, są większe, ale jak się zobaczy, dla powiedzmy tam 1 metra wysokoło, powiedzmy tam 11 mm dla jasnego obiektu, a dla ciemnego obiektu to jest około 15. Także ta różnica jest bardzo w tym wypadku bardzo niewielka. No i aplikacje, tak jak sobie mówiliśmy, silnie błyszczące, połyskliwe elementy, wykrywanie tych elementów pod dużymi kątami, elementy z różnymi rodzaju przebarwieniami, prawda, słojami w tym wypadku. Też można je stosować do aplikacji z dużymi zakłóceniami optycznymi. Tutaj akurat mamy roboty spawolnicze. Akurat do tych fotoprzekaźników mamy też takie specjalne osłony. Może lepiej, żeby iskry wypaliły te osłony niż fotoprzekaźnik. Też mamy do czynienia z różnymi specjalizowanymi wersjami, które na przykład pracują po e-linku. Możecie Państwo używać takiego fotoprzekaźnika, prawda, z protokołem IO-Link. Na przykład wykorzystać 8 wirtualnych wyjść, czyli tam 8 kolejnych pozycji. Tutaj palet w takim magazynie wysokiego składowania można wykryć.
Te fotoprzekaźniki w tej technologii są bardzo też odporne na zapylenie i wilgoć. No, kiedyś sam uczestniczyłem w testach jednej takiej aplikacji, gdzie okazało się, że fotoprzekaźniki w tej technologii są bardziej odporne na wysoką wilgoć niż czujnik ultradźwiękowy. Ale możecie też Państwo za pomocą specjalnych przystawek do tych czujników i kilku innych, o których wspominałem wcześniej, się zalogować i zmieniać ustawienia tych czujników, prawda? Specjalne, prawda, bloczki sobie nawet poustawiać i taki fotoprzekaźnik po zaprogramowaniu będzie dalej sobie pracował jako fotoprzekaźnik ze standardowym wyjściem przełączającym. OK, to na tyle, jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, o fotoprzekaźniki odbiciowe. Po kolei je sobie omówiliśmy. OK, jeszcze raz Państwu dziękuję. Zapraszam na nasze strony internetowe, to związane z fotoprzekaźnikami. Polecam naszą tą wyszukiwarkę, ale nie jakby już stricte po parametrach, ale po aplikacjach. Tak jak obiecałem, następny ten webinar będzie bardziej skupiony już na takich poradach typowo technicznych. Też będą widma światła, trochę elektryki, metod programowania. Bardzo Państwu dziękuję za udział w dzisiejszym webinarze i zapraszam na następne webinary z cyklu Jak to działa, na moje webinary oraz na webinary moich kolegów. Serdecznie dziękuję. Do widzenia.